Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w nowej serii z Need for Speed Underground 2. Czy słyszycie w ogóle ten tytuł? Mieści wam się to w głowach? Mi nie za bardzo. Jest to gra po prostu... Nie mogę. I jeszcze ta muzyczka. Ach, nieważne. Bierzemy karierę, bo tak mam zamiar grać. I start new career. Powiem wam tak, ja grałem w Need for Speed'a kiedyś bardzo dużo, teraz zagrałem sobie może, nie wiem ile wyścigów, 5, 10, nie wiem, mniej niż 10 na pewno, ponieważ nagrywałem na konkurs zorganizowany przez Gamerzone'a w Vermidie, ale na razie nic z tego za bardzo nie wyszło, ale strasznie mi naszło, żeby nagrywać karierę z tego. Ja właściwie w karierę z Need for Speed'a grałem mało, bardzo mało, ja zawsze brałem sobie krótkie wyścigi. Szczerze, pierdzieli mnie ten filmik, tutaj i tak się nic nie wydarzy, tylko będzie, kurde, sobie będą jeździć samochodziki. No. Och, ta gra jest świetna. Jestem Rachel, Samantha's friend. I heard your plane finally got in. Well, welcome to Bayview. Oh yeah! Jeździmy Nissanem, naprawdę? Oh yeah, baby! To jest mój ulubiony samochód. Czekajcie, czym się jeździ? Aha, na razie nie mogę, tak? Którym się sterowało? Wsadem czy strzałkami? Czyli tym i tym, ale chyba wsadem. Wsadem, dobra. A strzałkami też, ale ja wolę wsad. Chociaż kiedyś pamiętam, jeździłem strzałkami. Ach, ta gra! Ta strzałeczka wygląda śmiesznie, jak trochę nie pasuje do tej gry, ale... Ale driftik, aha. Tutaj już się liczą punkty, tak? Bo... Wejdziemy. Cholera, czekajcie. Chcę tutaj zrobić power slide'a tak, żeby mi wyszedł. No nie! Shit! Jak go zrobić tak, żeby wyszedł? O, 51 i co się stało z tymi punktami? Nic, gówno, okej. Okay. To tyle wiem, że to gówno. Gówno co? Myślałem, że tam mi te punkty, ale... Aha, to się robi... Czekajcie, cholera. Czym to się robi? Nie mam pojęcia. Sorry. Jak to odebrać? Nie mam pojęcia. O, cholera. O, zaliczyłem tego power slider, nic. O tej opcji nie wiedziałem. Wo, fuck! Power slide. Gra jest po prostu przepiękna. Nie no, jaja sobie robię, jest beznadziejnie brzydka, ale jest stara i jest naprawdę świetna. Tyle wspomnień, tyle wszystkiego. A to jest moje ulubione miejsce w całej grze. Jest po prostu mega zajebiste. Tak. Nie wiem, jak tutaj odebrać te wiadomości. To jest pewien problem. Cholera. Nie tu! Brum, brum, brum. O fuck, dlaczego ja... Erg. Nie pytam. A chyba jednak wolę jeździć strzałkami, tak jak teraz patrzę. Co teraz? A, enter. Enter shop, pewnie. O, będę się mógł zmienić na czarnego, żeby nie mieć tych głupich grafiki. Sorry, sorry, ja po prostu nie mogę. O, Nissan 3. Nie. Cholera, kogo by tutaj wybrać? Mój ojciec zawsze tym jeździł, jak z nami grał i po prostu z nami, ze mną, z moim bratem, ale ja po prostu nie mogę tego. Chyba wezmę sobie Mazdę. Jest. 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 Okej, dziękuję. Fajnie. Podoba mi się, świetnie. A w ogóle to nie wspomniałem, że rozdzielczość 4:3, no ale cóż ja mogę poradzić, jak ta gra jest stara i po prostu nie było innej rozdzielczości. Dobrze, dobrze, tylko pytanie jest, jak tutaj się... O, fuck! Stop market, dobra, lecimy w te... O!
A, ten samochód jest słaby w porównaniu do mojego Nissana 350Z. Co jest? Jedź. Ostro. Ale śmignąłem. Ale power slide. Dlaczego mi go nie policzyło? Ale chamskie to było, takie świetne. Gdzie ja mogę, mam jechać właściwie? Znaczy widzę gdzie, ale jakoś nie pamiętam gdzie to jest, w sensie jakie to jest miejsce. I tak nie mam pojęcia, szczerze. I tak BTW, to jeśli chodzi o tę serię, to ona się nie będzie raczej ukazywała często. Myślę, że pogram sobie chwilę, zrobię parę odcinków i zakończę. To nie będzie pełnoprawna seria, chyba że wam się naprawdę spodoba. Ale szczerze wątpię. Więc myślę, że to będzie tylko parę odcineczków. Lub dwa czy trzy. Gdzie ja mam jechać właściwie? Może jadę? Ale zawróciłem. Ło! O, jest, garaż. Jest, ten garaż. Pewnie. Why not? No dobra, tym razem zostawię. Zobaczymy, czy to ma w ogóle jakiś sens. Nie ma. Karselek tutaj, o matko. Co to jest? Aha, nie no, dobra. No dobrze, dobrze. Co to jest? O! Wszystko mam pozablokowane oprócz tych. Dobra, a chociaż mogę zmienić kolor? Czym jest kolor? Aha, czyli generalnie nie mogę. Dobra! Myślę, że jakoś to przeżyję. Tak, tak, a co? YOLO! YOLO! I co teraz? Mamy freerida? Czy mamy jakieś misje? Ha, mamy misje. Fajnie było, jakbym wiedział, jak się naprawdę obsługuje to, czekajcie. Jakby to... Nie mam pojęcia, nieważne. Co to jest za kółeczko to przede mną? Sprawdźmy. Zderzymy się z ziomeczkiem. Bah! Lol, wjechałem na niego. Co my tu mamy za kółeczko? Czyżby to był wyścig? Accept. A co? Dobra, nie oglądamy tego, bo to nie ma sensu. Mi się wydaje po prostu, że to są takie pokazówki, takie... Dla noobów, bo ja noobem przecież nie jestem. Tak naprawdę jestem. Och, cholera, czy to jest jakiś driftik? Nie patrzyłem w ogóle, co brałem. Ale tak to wygląda. Ach, te stare gry. Ale cóż. O, sztylamko. Nie! Co za pałsztań. No nie, ja przegram przez to. O shit! Co ja tutaj mam? A ja tak bym pewnie przegrał. Tamten gościu się dopiero teraz otrząsnął? Jeszcze go pierdzielny? Nie, no nie pierdzielny to już. No, nieźle, całkiem ich nieźle dogania. O, fuck, motherfucker, bitch! Te wyścigi jeszcze nie są zbyt ekscytujące, ale myślę, że i tak są całkiem fajne, całkiem w pytkę. Zwłaszcza, że gra mi się świetnie, zwłaszcza ciągle mówię, ale zwłaszcza dlatego, że kurde, ta gra to jest po prostu moje dzieciństwo. To jest po prostu gra, w którą się gra, bo tak, bo w nią trzeba grać. Restartnę sobie, aha. No dobra, trudno. Postaram się być pierwszym teraz, YOLO. Pewnie będę trzeci albo czwarty i chyba z tego wyjdzie. Ach, w sumie powinienem zostać przy tamtym wyniku. Nie, co ja zrobiłem. Pierdzielaj, o lamus. Lamus. Dobra, lecimy tu. Fucking bitch. Tu się w pierwszym gościa nie!
Ale to było słabe, znaczy było w sumie fajne, ale z drugiej strony słabe. Tam się gościu nie może otrząsnąć, ten się tak ten. Ja albo będę drugi, albo uda mi się gościa wyeliminować, ewentualnie wyprzedzić. Co szczerze wątpię, ale może mi się uda go wyeliminować. Ach, szybko! Szybko! Doganiam go! Tak! Tak! Zajebiście! Jestem pierwszy i no! Story, yo, ale mam propsy! Continue. Tutaj weźmiemy sobie... Nie no, chyba po prostu... Tak, wszystko będziemy ciągle save'ować. A co? Co mam nie save'ować w ogóle? Ach, Need for Speed Underground 2. Hey man, nice race back there. Jenna. O, patrzcie co odkryłem, tabem. Dobrze, mam tutaj jakieś te. Gówno mnie to obchodzi, wszystkie będę czytał, nic na razie nie czytam. Chociaż... See you at the... Aha, to już dawno. Generalnie teraz mam wysrane. Mogę sobie robić co chcę i to mi się tak podoba. Tak mi się to podoba. Tylko szkoda, że ta grafika nie jest lepsza. W ogóle to do serii natknął mnie T-Volt troszkę tym swoim Need for Speed Rivals. Tak mi się spodobała ta gra, niestety mój komputer nie wyciągnie takiej. Nie, tak, te jedne z tych, Carbona na pewno bym wyciągnął, ale stwierdziłem, że wolę zagrać w to, bo to jest jednak zajebista sprawa. Powrócić do takiej starej gry po takim czasie. Co to jest? O, w ten sposób, okej. Okay. Po prostej, a to się trochę liczy prędkość, a ja mam chyba słaby samochód, więc nie wiem. Dobra, trudno. O, czyli w ogóle max prędkość. Tego wyeliminujemy, tak? Czy nie? O cholera! Matko, tu się zmienia biegi, a ja nie wiem jak. Jeszcze raz. Cholera, ja umiem grać tylko na automatycznej skrzyni. Opcje, czekajcie. Nie, tu. Tu? Nie. Cholera, ja nie umiem, kurde, w gameplayu będzie to. O, wezmę sobie tak, to jest dobry pomysł. O, autosave? Nie, dobra, niech będzie, że tak. Co to jest? Nie mam pojęcia, gdzie tu są kontrolsy. Czyżby nie było w ogóle? Nie mam pojęcia, nigdy nie umiałem przejść tych poziomów, bo nie wiedziałem, jak zmieniać biegi. Co? Jak się zmienia biegi? Dwójka. Cholera, no! Ale ze mnie noob. I co? Co ja zrobiłem? A, wziąłem R. Bez sensu. Ja się pauzuję, bo ja teraz sprawdzam wszystkie przyciski po kolei. Aha, tym się przecież steruje. Je. O, czymś zmieniłem. Już wiem, czym się zmienia. Okej, okay, to teraz robimy tak. Restart. Już wiem, czym się zmienia. Masz ty lampo. Trzecia. To mi się podoba, tak to mogę jeździć. O fuck, jak to mnie miota mną. Miota mną jak szatan. O ty pałsztajnie. Nie. Ho ho. Pięknie go cholerka. No wychujałem go.
Po prostu nie mogę, ta gra jest tak świetna! Kocham ją, winner! O, jestem zajebisty, no popatrzcie, widzicie? Ja przed chwilą jeszcze nie wiedziałem, jak się w to gra, no i co? Continue. To mi się podoba. Dlaczego ja nic nie wygrałem? Hi! Hi! Nieważne. O! Co ja zrobiłem? Quit? Quit to menu. Resume. Tak, tak. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale wyszedłem. O, gdzie jestem? Mam wiadomość. Dobra, kij mi w dupę, po co mi te. Bo to jest szyby, tak? Dobrze przeczytałem, bo tam było coś Windows, czyli okna. Nie czytałem tam dokładnie, nie wiem, co to jest Teams, więc nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy, co to jest to zielone kółeczko. Mam nadzieję, że to coś fajnego. Race type sprint. Distance. Aha, czyli to jest zwykły ten, ale z punktu do punktu, w tym sensie, nie lapy. Dobrze. I automatyczną mamy, tak? Proszę. Dobra, jest i automatyczna, i taka. To już chyba wolę, nie wiem. Ważne, niech będzie, że automatyczna. Bo ja sobie nie radzę z tym za bardzo. Chociaż jak było widać, całkiem nieźle mi poszło. Zwłaszcza jak na pierwszy raz, kiedy rozkminiłem, jak się zmienia biegi. Nigdy wcześniej, jak grałem kiedyś w tę grę, nigdy nie zmieniałem biegów ręcznie. No ale cóż. O, do wszystkiego trzeba dorosnąć, nie? Kurde, nie jest to zbyt trudne jak na razie. Jak zebrałem, wiecie, race taki, ten, to brałem harda i tak mi się udawało wygrywać, chociaż nie zawsze. Ale to jest jakiś żałosny poziom w ogóle tego. Ja się w ogóle nie muszę starać jakoś. Zresztą mam taki samochód, że gówno. No ale cóż, takie są początki właściwie. To co tutaj mogę dużo mówić? O, fuck, motherfucker, bitch! Przestraszyłem się troszkę tego. Myślałem, że w niego przypieprzę i umrę. Umrę! O, shit, o, shit. O, shit. Fajna muza. Znaczy, nie jest jakaś super, ale tak spoko. Jedziemy na czołówkę, jedziemy na czołówkę! A jednak nie. O, shit, motherfucker, bitch! Ale power slide'a wyciągnąłem. Ło! Wow. Power slide to jak na deskorolce. No 130 km na godzinę. Ten Nissan jechał mniej więcej tyle, tylko że mil na godzinę. Oła. Ło, nieźle. Dlaczego tutaj nie ma takiego pisku? Tutaj powinien być taki pisk, taki. Tak teraz. Nie no, trochę jest, ale nie aż tak, jak powinien być. O, ja lubiłem tę mapę, bo tutaj się jeździło jakoś tak śmiesznie, strasznie. Nie wiem, czy to tutaj. Chyba to w ogóle zwaliłem, bo tam się jeździło przez taki plac, jakoś tak dziwnie. Nie wiem, czy to ta mapa, ja nie pamiętam dokładnie tych wszystkich map. O, fuck! Chciałem taki fajny driftik zrobić, ale mi nie wyszło. Winner! Propsy! O, reputation. O, teraz reputację zdobyłem. To mi się podoba. Nie chcę pójść. Ha, tutaj się to robi, no właśnie. Bez sensu robiłem wcześniej, znaczy zrobiłem raz właściwie. Co to jest za inny fioletowy wybryk? Co to jest za fioletowy wybryk? A ja chyba ten. Ja już rozumiem chyba. Te kropeczki puste to są takie poboczne, a te pełne to są misje główne. Albo mój garaż. O, to jest chyba mój garaż. Chyba tak, jednak tutaj chyba nie ma takich misji głównych, tak szczególnie. Tak jak teraz sobie patrzę, ale może. O, fuck. Chyba, że te misje główne to właśnie to, co ja robię w tym momencie. Co jest? Aha. Z jakimi ziemeczkami? Pure 250, czyli że wygram ten, tak? Nie wiem, w sumie szczerze. O, ale przejechałem, ja tak nie umiem. Tylko na filmiku tak zrobię. Brum brum! Hehehe, już jednego miałem! Yeah! Dobra, to będzie myślę ostatni wyścig i sobie poradzimy. Tym razem muszę gości nadgonić, bo skubańcy się wysunęli na prowadzenie, ale ja
dzielny, będę ich gonił. Już zbliżam się do nich, spróbuję ich wypchnąć tutaj na kolizję, ale niestety nie udało się. Ale śmiesznie się tak komentuje, w sumie to jest całkiem zabawne. Ciekawe, czy to mi dobrze wychodzi. O, tutaj gościa zlikwidowałem, znaczy nie zlikwidowałem, ale wyeliminowałem z wyścigu z dalszej drogi o pierwsze miejsce. Myślę, że już raczej szans nie ma, bo mapa jest zbyt krótka. Chyba, że wszyscy będą failować, no właśnie w ten sposób jak ja teraz. Jednak gościu nadgonił i nie jest źle, ale nie, tam jest dwóch z tyłu. Myślałem, że jednak nadgonił. Nie, że dwóch jest z przodu, a nie z tyłu, ale tylko jeden gościu siedzi mi na ogonie. Ale ja na szczęście nie mam ogona, więc zaraz mu się wymknę. Ale to było znowu żałosne, nieważne. Nie zwracajcie uwagi na moje żarciki komentatorskie. Wow, fucking dupa. O, shit, jakie ostre zakręty tutaj się dzieją. O, tego gościa odsadziłem troszeczkę, widzę. Całkiem nieźle. Tutaj będę się starał przyjeżdżać blisko samochodów, żeby zdobywać punkty, które chyba i tak nic mi nie dadzą, ale może jednak coś tam, jakiś bonusik kiedyś się wlepie, ale to jest dla własnego, jakby, nie wiem, dla własnej satysfakcji. O, fuck. Chyba nie o to chodziło. O tym chodziło. No i to żaden nie jest dla mnie. A, chociaż jestem słaby w takie gry. O, fuck, dobrze, że to nie przywaliłem. Jestem strasznie słaby w takie gry, a to jest dla mnie żadne wyzwanie, więc ja naprawdę nie wiem. Mogli się bardziej postarać. Może ja ustawiłem sobie poziom easy i właściwie nie zauważyłem, żebym coś zmieniał. Ani żebym nie prosili o jakiś ten. Tutaj chyba jest po prostu taki poziom. O, fuck! Ło, tutaj się niszczą samochody? A nie, już nie. O, fuck! Ło! Nawet nie dostałem za to punktów, really? Teraz naprawdę było blisko bardzo. A tutaj nie. A, no i tak nie dostałem. Cholera. Chciałem tutaj wejść power slide'em, nie wyszło mi, ale cóż. Dobra, mamy jeszcze jedno. Ci tam sobie jadą, każdy daleko od każdego. Ja sobie jadę z przodu, też daleko od nich wszystkich. No ale cóż mogę powiedzieć. Nic takiego. Za łatwe są te wyścigi na razie. Może później się zrobi ciekawiej. Ja właściwie dla mnie samego to jest mało ciekawe. Wolę chyba grać tak jak kiedyś w wyścigi quick race po prostu. I tyle. To jest jednak lepsze. Ciekawsze, bo tam się więcej dzieje. Oh fuck my life! Tam się więcej dzieje po prostu. Chociaż właściwie tutaj się stało teraz, że prawie się wrypałem w to. Hej! Hotel Plaza. Jedziemy do Hotel Plaza? Nie, jedziemy ukończyć wyścig. No, to tutaj w ogóle są flagi państw, dobrze widziałem. Zobaczyłem tylko coś, co przypominało flagę Egiptu i tyle. Nie wiem. Nie wiem, czy to flagi państw są. Ło! Chciałbym to zobaczyć drugi raz, a zauważyłem to zbyt późno, żeby teraz patrzeć, ponieważ już za późno. Ło! Naprawdę aż tak mocno to wygram. Przejadę sobie przez metę tyłem. Hehehehe, przejechałem przez metę tyłem. Co za firki. Dobra, powinienem w sumie przejechać ten, bo może bym dostał więcej punktów, nie wiem. Możliwe, że dostałbym więcej punktów, ale nie jest to konieczne. Dobra, miałem kończyć po tym wyścigu, ale o. Dobra. Czyli wypadałoby pojechać do sklepu jakiegoś czy coś. W ogóle, poczekajcie, pojadę do... Zgarnę jakiegoś takiego typa. O, ale on jest tam na górze, tak? Jak się tam wjeżdża. Bo ja bym chciał zobaczyć coś... O, tutaj jest typo. Co się dzieje z takim typem, że co? Bo ten nie jest zaznaczony, bo jest w takim normalnym ruchu. A tamten to jest rajdowy, tak? I co? Ja z nim mogę jakieś konfrontacje, bo... Ja właściwie mało strasznie grałem w karierę. Właśnie tak jak mówię, grałem bardziej quick race'y. I nie wiem takich rzeczy po prostu. Ło, ło. No, jadę za nim. Zaraz go dorwę i co? O, co to w ogóle jest? Pieniążki? O, lul. Hi. Śmiesznie. O, czy to nie jest trasa, którą przed chwilą jechałem? Możliwe. Mam tutaj w ogóle na enterze jakby co. Ale nie. Nic się nie dzieje.
co to jest. Król, nie wiem. No gościu, chodź tu, ja chcę cię dorwać. No bo to trochę takie bez sensu. Po co on jest zaznaczony jako rajdowiec, skoro nic się z nim nie da zrobić? O, tutaj coś było. O! Hey boy, come on, let's do this. O kurde! O kurde! Jak to lot delete? To co? To co ja mam zrobić? What the fuck? Nie mam pojęcia. Czy generalnie przewaliłem w niego i wtedy mi się zwiększył ten, tak? A może nie miałem w niego przewalać, bo właśnie wtedy mi się jakby automatycznie coś psuje. O, te strzałki to pamiętam, to mi się zdarzało często. Cholera, 100 metrów. Źle. On mi spierdziela, co za cfel. Ale ogólnie chyba nie jest szybszy, bo już go goniłem wtedy i go dogoniłem w końcu, więc myślę, że nic takiego się nie stanie. Co no? Przyjeżdżam do niego i co? Jadę za nim. Jeszcze za daleko za nim, tak? Rozumiem, że tak. O fuck. Shit! Nie! Dobra. O ty szmatko! Ło! I co? Nie! Ło! Fucking maka! Ja pierdzielę! Co się stanęło? Aha! Ja pierdziu, rozumiem! Rozumiem. Teraz mam zwiększać odległość. Rozumiem. To jest taki jakby berek chyba. Coś w tym stylu, chociaż nie jestem pewny. Jak się go złapię, to ja musiałem uciekać, a potem. Dlatego to się tak zmieniało z zielonego na czerwone, dlatego że ja cały czas na niego wjeżdżałem i to się zmieniało. Tak, to chyba rozgryzłem to, chociaż nie jestem pewny, bo tak jak mówię, dawno to nie grałem. Zatem tego trybu do końca nie pamiętam. Znaczy pamiętam tyle, że w niego grałem. Jeśli dobrze, żeby nie pojechał skrótem, to jest tyle ważnego. Dobra, nie pojechał, bo jakby pojechał skrótem, to by mnie skrótczybyk złapał. Ale ja bym wtedy mógł w sumie zawrócić. Ale dobra, co tutaj myśleć nad tamtym tym, jak to się niekoniecznie coś stanie w ogóle. Masz i dużo tutaj tych samochodów się zrobiło. Cholera, on mnie goni, skurczybyk. Może tutaj odbije? Nie! Skąd ja mogłem wiedzieć, że tutaj się nie da jechać? Ja pierniczę. Gościu się wpieprzył? Gościu się wpieprzył, dobra. Nie wiem, gdzie on tam pojechał. Wygrałem. Nie. Co tam? A, wiem. Dobra, pijcie w dupę. Dobra, powiem wam tak. Gdzie tu się sejwuje? O, jest. I teraz tutaj gdzieś się na pewno da. O, save. O, jest, jest. Dobra, ja się bawiłem świetnie w tym odcinku, mam nadzieję, że wy też. I do zobaczenia w następnym odcinku, tak? Bo na pewno się ukażą. I teraz moja formułka. Wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.